Sam dzisiaj jestem operatorem, sam jestem modelem, multifunkcjonalny człowiek. No cóż, jakoś sobie z tym poradzimy. No dobrze, chciałbym serdecznie powitać wszystkie te osoby, które są od zawsze pozytywnie nastawione do mojej pracy. Gdyby nie wy, gdyby nie wasze maile, gdyby nie wasze słowa wsparcia, gdyby nie dowody waszej sympatii, zapewne już dawno by mnie na tej stronie nie było, także dziękuję wam, że jesteście. Postanowiłem w szczególny sposób uczcić fakt napisania przeze mnie 200 blogów, które zwiemy na naszej stronie manifestami i zorganizować taki konkursik z wiedzy o futbolu. Zasady konkursu oczywiście możecie znaleźć w jubileuszowym 200 manifestie, który właśnie czytacie, ponieważ ten film zostanie umieszczony, wklejony do tego 200 manifestu, więc nie będę tutaj powtarzał zasad konkursowych, gdyż wszystkie można spokojnie sobie przeczytać. Natomiast chciałbym potwierdzić wszem i wobec, że główną nagrodą są tytułowe 200. Proszę bardzo, 200. Takie oto. Może nie akurat te, bo pewnie będą jakieś pieniądze, które na koncie krążą. W każdym razie 200 funtów przewidziane jest dla zwycięzcy tego konkursu. Mam nadzieję, że szczęście wam dopisze i ktoś będzie sobie mógł, że tak powiem, powetować sylwestrowe szaleństwa. Natomiast przewidziałem także 5 nagród, nazwijmy to pocieszenia. Będzie to książka, taki zestawik, na który składa się będzie książka, którą napisałem w roku 2002 z okazji Mistrzostw Świata w Japonii i Korei. Jest to książka Namiętność Świata, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 1930-2002. Oczywiście fakt, że została wydana 12 lat temu, nie oznacza, że jakiekolwiek fakty są nieaktualne, gdyż wszystkie są aktualne i na pewno wiele można się z tej książki dowiedzieć. Zostało mi jeszcze po prostu troszkę tych egzemplarzy z puli 5000, która nie została sprzedana, bodajże 10 mi zostało, także są zalaminowane w bardzo dobrym stanie, no, nóweczki generalnie. No i do tej książki dołączę też taki oto singielek, to jest zespół Roger Roger, w którym mam przyjemność śpiewać, muzyka alternatywna. No i 5 takich nagród pocieszenia, książka plus taki oto singielek trafi do osób, którym się nie poszczęści z nagrodą główną. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, co do wypłaty nagrody, zdecydowałem się skorzystać z takiego serwisu england.pl. Można gładko przesyłać pieniądze z Anglii na wskazane konto w Polsce. Także zwycięzca poproszony zostanie po prostu ode mnie o podanie numeru konta i na ten numer konta zostanie przelane 200 funtów według kursu obowiązującego w danym dniu. W tej chwili bodajże na england.pl kurs funta to jest 5,41. Co jeszcze mogę dodać? Aha, jeszcze raz serdeczne podziękowania dla osób, które doceniają moją pracę, wiedzą, ile ona wymaga ode mnie czasu, pieczołowitości i takiej, rzekłbym, solidności, bo zawsze chciałem, aby moje blogi wyróżniały się solidnością, wyróżniały się swego rodzaju innowacyjnością i dążę do doskonałości. Zupełnie inaczej wygląda blog numer 1, który możecie sobie przeczytać. Tam jest bodajże Książęta z Paryża, część pierwsza, a zupełnie inaczej wygląda ostatni blog, w której możecie poczytać o FC United of Manchester. Także myślę, że mój rozwój jest widoczny i staram się zawsze was uraczyć fajnym produktem, żeby wam sprawił on chociaż kilkanaście minut frajdy. Cóż, życzę powodzenia w konkursie. Udział mogą wziąć wszyscy, mogą wziąć i administratorzy, i zwykli użytkownicy, także nie ma tu żadnych limitów. Pytania są trudne,
Ja nie wiem, czy są trudne. Niektóre są trudne, niektóre są łatwe. Pierwszy zestaw jest na pewno bardzo łatwy, taki na rozgrzewkę. Dalsze są może nieco trudniejsze. Zdecydowałem się postawić na polski futbol, gdyż zdecydowana większość pytań dotyczy polskiego futbolu, na pewno większość, żeby nie utrudniać. Myślę, że będzie to jakiś handicap dla wszystkich. Niemniej na pewno wymaga ten konkurs wiedzy nie tylko internetowej, bo zapewniam Was, że w odpowiedzi na kilka przynajmniej pytań nie znajdziecie w internecie. Na pewno trzeba znać, trzeba mieć dostęp do jakichś książek, trzeba generalnie lubić futbol, znać się na nim i się nim pasjonować. No cóż, życzę Wam wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj, tak jak teraz, za kolejne 200 i wtedy nie będą to 200 z wieszczem, ale 400 z wieszczem. No ale to jeszcze oczywiście kwestia jakiegoś czasu. Tymczasem trzymajcie się, serdecznie pozdrawiam.